Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński zawiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Oto słowo Pańskie. Chodzić z Jezusem to jest bardzo ciekawe. Ile różnych rzeczy w swoim życiu, w życiu Kościoła, w życiu świata pod te słowa podkładaliśmy. I dzisiaj w Ewangelii też widzimy Jana, apostoł, umiłowany uczeń. Ten, który słyszał bicie serca Jezusa. Zobaczcie, mówi, ten nie chodzi z nami. Jak gdyby te ludzkie granice, ten ludzki sposób patrzenia wybija się na pierwszy plan. Oto my tutaj zostawiliśmy wszystko, chodzimy z Jezusem, a ten idzie swoją drogą, robi rzeczy nie według mojego schematu, a dokonuje cudów. W jego życiu, przez jego życie dzieją się rzeczy, których po ludzku nie da się wytłumaczyć. Bo może to nie jest jedyny sposób chodzenia z Jezusem. Ten, który poznał Jan do tej pory. Może ten sposób przeżywania wiary, który my mamy, nie jest jedyny. Bóg dla każdego człowieka ma wytyczoną ścieżkę, na którą zaprasza, którą chce współtworzyć. A my często chcielibyśmy wszystkich do tej jednej drogi absolutnie zaprosić. Tej jednej mojej, słusznej. On czyni cuda. Robi to, czego pragną w głębi wszyscy idący za Jezusem. I to jest pytanie bardzo głębokie, które staje przed nami, które stawia ta Ewangelia. Jak się chodzi za Jezusem? Dlaczego może w moim życiu, chociaż robię wiele rzeczy dla Boga, chodzę z Jezusem, jeden z towarzystwa Jezusowego, jestem zawsze, a może wielkie rzeczy się nie dzieją. I to nie tylko dlatego, że Bóg przewidział dla mnie taki stan rzeczy na ten moment, ale może dlatego, że to moje chodzenie jest gdzieś chodzeniem obok drogi Jezusa. Pytanie bardzo głębokie, a jednocześnie takie zaproszenie do tego, żebyśmy z jezusowej perspektywy zaczęli patrzeć na drogę innego człowieka. Bo może wcale życie tej czy tamtej osoby nie wymknęło się Bogu spod kontroli. Może ten czas, który przeżywa, może ta sytuacja jest jego odkrywaniem w tym dołku, w tym grajdołku historii chodzenia z Jezusem, historii chodzenia w obecności Boga. I dlatego to słowo dalej kontynuuje, mówiąc o zgorszeniu. Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, zobaczcie, mali, ci, którzy
swoją wielkość utopili we wszechmocy Boga. Znaczy zobaczyli swoją rzeczywistość. Uwierzyli. Mali, którzy wierzą. Jezus jest bardzo konkretny. Jezus nie musi już uciekać się do półśrodków, do jakiejś półprawdy. Mówi, jeśli będziesz powodem zgorszenia, to lepiej, żebyś kamień młyński uwiązać u szyi, wrzucić w morze. Gdybyśmy dzisiaj bardzo dosłownie te wersety Ewangelii chcieli wcielać w życie, to będąc uczciwi wobec siebie, byśmy wszyscy dzisiaj byli kalekami. Bez ręki, bez nogi. Może nie odetniesz sobie ręki, której nie chcesz komuś podać. Może twoje nogi, które są sparaliżowane, żeby iść do drugiego człowieka, iść się pojednać, iść służyć. Albo nogi, które już dosyć się nachodziły do miejsc, gdzie tylko grzeszysz. Językiem, myślą, sądem, albo jeszcze inaczej. Może nie odetniesz ich w ten fizyczny, dosłowny sposób. Ale wejdziesz w nawrócenie. I ta sama ręka, która do tej pory czyniła zło, wytykała palcem, będzie dla ciebie ręką podaną na zgodę. Co jest dla ciebie dzisiaj tym, co Chrystus tak mocno chce odciąć? Zapraszam ciebie, żebyś to rozeznał i odciął. Co gorszy innych w twoim postępowaniu? Może niewielkie skandale, bo jeśli słuchasz tych słów, to być może nie jesteś wielkim skandalistą, którego opisują gazety. Może nie pojawisz się nigdy w nagłówku witryny. Ale może jest ktoś, kto patrzy na ciebie dzisiaj i moje słowa, mój sposób podejścia do życia, do rzeczywistości będzie tym, co odbierze mu wiarę, nadzieję, miłość. Miłość do Kościoła, miłość do jego życia, do jego historii. Dlatego patrz, do czego dzisiaj Chrystus cię zaprasza w tej niedzielnej Ewangelii. Co odciąć? W jaki sposób teraz, przez ten tydzień, przez te najbliższe dni, iść za Jezusem? Jak patrzeć na historię innego człowieka?